Cześć wszystkim, jedziemy z tym kokcem. Potężna burza geomagnetyczna uderza w ziemię. Jest ostrzeżenie, dla Polski mogą wystąpić problemy. Opracowała Jagoda Różycka, 25.03.24, godzina 5.45. Jak zwykle nie będziemy słuchać artykułu. Burza geomagnetyczna osiągnęła poziom G4 w 5-stopniowej skali, poinformowano w niedzielę Centrum Badań Kosmicznych Państwowej Akademii Nauk. Jednym z jej skutków mogą okazać się problemy z sieciami energetycznymi oraz śledzeniem satelitów na orbicie Ziemi. Oprócz awarii infrastruktury energetycznej na całym obszarem kraju mogą występować zjawiska zorzy polarnej. Nie ma tak głupie reklamy. O, tak to wygląda mniej więcej. G4 to burza geomagnetyczna, która wywołana jest nagłym wzrostem aktywności Słońca. Może ona spowodować znaczne straty, a jednocześnie wywołać zorze, które można było obserwować miniony weekend. Tak, zgadzam się. Potężna burza geomagnetyczna, G4 jest komunikat. Uwaga, aktualizacja z naszego centrum prognoz heliofizycznych. Burza geomagnetyczna na poziom G4 w 5-stopniowej skali. Mogą wystąpić problemy z sieciami energetycznymi, możliwe problemy ze śledzeniem satelitów na orbicie Ziemi. Zorze polarne mogą wystąpić na całym obszarze Polski, poinformowano Centrum Badań Kosmicznych Państwowej Akademii Nauk w mediach społecznościowych. No i mamy tutaj na Facebooku, uwaga, aktualizacja naszego Centrum Prognoz Heliofizycznych. Burza geomagnetyczna, 5-stopniowa skala, sieciami energetycznymi, problemy ze śledzeniem satelitów na orbicie Ziemi, zorze polarne mogą wystąpić na obszarze Polski. Burza geomagnetyczna jest to nagłe zaburzenie ziemskiej magnetosfery, w wyniku którego może dojść do m.in. do awarii infrastruktury energetycznej oraz sztucznych satelitów na orbicie Ziemi. Powstaje ona w następstwie rozbłysków słonecznych, które są silnie naładowane strumień cząstek z koronalnego wyrzutu masy CME ze Słońca. Dotrze do Ziemi najsilniejsze tego typu zjawisko zostało zaobserwowane we wrześniu 1859 roku. Wówczas burza była tak silna, że zorze polarne o bardzo dużej intensywności były widoczne nawet na szerokościach geograficznych Hawajów czy Meksyku. Nie no, kurde, powiem wam szczerze, te reklamy są durne. Zorza polarna po raz kolejny rozbłyśnie nad Polską. Kurde, taki napis, jakby to było wydarzenie typu Woodstock albo lepiej. Jak informowaliśmy wcześniej, gazeta.pl, także ostatniej nocy nad polskim... Poczekajcie, muszę sobie przejść. O. Wybrzeżem i północą kraju można było zaobserwować zorze polarne. Spowodowane to było rozbłyskiem klasy X1.2. O możliwości występowania zorzy polarnej na terenie całej Polski informował także w mediach społecznościowych pasjonaci tego zjawiska. Już teraz jesteśmy pod wpływem szerokiego, gęstego wiatru słonecznego, który wczoraj wieczorem pozwolił na obserwację zorzy polarnej nad Polską. Przy obecnej prędkości strumienia wazu słonecznego, który potrzebuje około 44 minuty, żeby po minięciu Discover dotrzeć do Ziemi. Istnieje szansa, że dziś wieczorem znajdziemy się pod wpływem co najmniej dwukrotnie szybszego strumienia, co ekstremalnie skróci czas na reakcję obserwatorów zorzy polarnej, alarmował Karol Wójcicki z serwisu Z głową w gwiazdach. Więcej na ten temat zorzy polarnej
oraz tego, w jaki sposób można zaobserwować kolorowe łuny, przeczytasz w artykule i tu macie. No i dobra. No i koniec. No oczywiście, jak to zwykle bywa, jakieś tam komentarze. No, dobra. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.